O wyborach samorządowych mówi się, że są to wybory najważniejsze z lokalnego punktu widzenia, a wyborcy powinni raczej głosować na znanych sobie ludzi, a nie na partyjne logotypy. W komentarzu dnia Monika Grabowska, witam. Dzień dobry, witam Państwa. Kandydatka do Rady Miasta z własnego komitetu wyborczego. Proszę nam powiedzieć właśnie, dlaczego Pani zdecydowała się wziąć udział w tych wyborach i dlaczego w taki sposób? Tak, kandyduję z własnego komitetu wyborczego. Jest to komitet wyborczy Słoneczne. Dlaczego się zdecydowałam? Dotychczas nie kandydowałam w wyborach, ponieważ nie przynależę do żadnej partii. Nie znalazłam jeszcze partii, która w 100% by odpowiadała moim oczekiwaniom. Nie twierdzę, że partie są złe, aczkolwiek w każdej jest coś, co mi pasuje i są rzeczy, które niekoniecznie idą w parze z moim tokiem myślenia, a obecna ordynacja wyborcza umożliwia mi startowanie jak gdyby niezależnie. Jednomandatowe okręgi wyborcze, w których wielu kandydatów upatruje swojej szansy, w tym również pani, tak? Tak. Dlaczego właśnie własny komitet? Bo mówi pani, że nie do końca oferta partii pani odpowiada, partii politycznych, i własny komitet daje możliwość tutaj, żeby pójść do wyborów, ale szukała pani miejsca na jakiejś liście wyborczej, któregoś z ugrupowań? Nie, w tym momencie postanowiłam, że będę jednak kandydowała z własnego komitetu. Rzeczywiście były takie pomysły, ponieważ jestem osobą energiczną, lubiącą działanie. Więc to, co się dzieje w tej chwili na rynku miasta, niekoniecznie mi pasuje, bo stagnacja w mieście jest coraz większa, więc chciałam też w jakiś sposób przyczynić się do tego, żeby w naszym mieście żyło się lepiej w miarę swoich możliwości. Ale jednak bezpartyjność, niezależność, czyli bezpośredni kontakt z wyborcą i działanie dla wyborcy, niezgodnie z jakimś programem danej partii, leży mi bardziej na sercu, ponieważ no, na pewno partie mają większe możliwości, ale możliwości działania ma jednak jednostka dużo większe, jeżeli działa tylko i wyłącznie w porozumieniu z wyborcami, a nie z dużymi partiami politycznymi. Komitet Wyborczy Wyborców Słoneczne Moniki Grabowskiej. Tak. Jakie cele pani sobie stawia? I tutaj wyraźnie chyba związane z konkretnym miejscem w naszym mieście. Tak, to co w tej chwili umożliwia nowa ordynacja wyborcza, czyli kandydowanie jednomandatowe ze swojego okręgu i również umożliwia wybór miejsca, z którego chce się kandydować, też daje ogromne możliwości, jak zarówno dla mieszkańców, tak zwanych wyborców, jak i do osób, które chcą coś zrobić. Wybieramy sobie miejsca, które nam są w jakiś sposób bliskie, gdzie na przykład, tak jak ja uważam, nie dzieje się nic, nie można obiecać, że będziemy budować same drogi albo nie wiem, jakieś ścieżki rowerowe, ponieważ osiedle Słoneczne, z którego ja kandyduję, no jest własnością, jak gdyby, znaczy tereny przynależą do spółdzielni mieszkaniowej, więc tutaj miasto no niewiele ma, że tak powiem, możliwości, ale nie jest powiedziane, że ich nie ma. Miasto może współpracować ze spółdzielnią mieszkaniową. Tutaj takim pomysłem pierwszym dla mnie, dla moich wyborców są dwie rzeczy. Jedna, chciałabym zorganizować plac prawdziwego zdarzenia w tej części właśnie Słonecznego, z którego będę kandydować ja, ale nie tylko dla dzieci. Plac zabaw również dla matek czy babć, cioć, które się opiekują tymi dziećmi, które się bawią na placu zabaw, żeby mogły również w jakiś sposób skorzystać z tego czasu, nie tylko siedząc na ławce, obserwując dziecko, ale na przykład takie kluby fitness zewnętrzne, właśnie zlokalizowane przy placach zabaw, gdzie będzie to połączone przyjemne z pożytecznym, bo będzie to dziecko miało nadzór, ale również mama, która nie zawsze ma czas pójść do profesjonalnego klubu fitness, czy niejednokrotnie nie ma na to środków, będzie mogła z takiego klubu zewnętrznego przy piaskownicy skorzystać. A kolejnym elementem to ten odcinek zamkniętej Sienińskiej, który jest stricte przed moim blokiem. Kwestia parkingowa,
możliwości tam podjeżdżania, no, są na pewno do weryfikacji i tym też bym się chciała zająć. Nie chcę opowiadać wielu rzeczy, ponieważ jestem realistką i wiem, jakie są możliwości, ale kroki małe do przodu zawsze przyniosą dobry efekt. Z tego, co rozmawialiśmy, to ma Pani jeszcze przed programem, to ma Pani jeszcze jedną silną motywację, tak, w tych wyborach. Ogromną motywacją, jak dla każdej matki, są jej dzieci. Mój starszy syn właśnie założył rodzinę, będzie mieszkał na osiedlu Słonecznym i jak gdyby też w trosce o jego wygodę życia na tym osiedlu, jego rodziny, mam nadzieję, że w niedługiej perspektywie właśnie jako babcia będę mogła skorzystać z tego placu zabaw. Chociaż no jeszcze to jest jakiś tam odległy plan, ale nie da się pewnych rzeczy zrobić bardzo szybko. Więc to też jest dodatkową motywacją. Młodzi ludzie uciekają z naszego miasta, nie chcą tu pozostać z powodu braku miejsc pracy. No ja mam to szczęście, że moje dzieci pracują, ale też jest problem, że nie mają przyjaciół, bo przyjaciele, z którymi spędzili te lata dzieciństwa, młodości, wyjeżdżają, bo nie mają perspektyw w naszym mieście. A jednak każdy z nas lubi, jeśli ma kogoś bliskiego, poza najbliższą rodziną przy sobie. Także kwestia zatrzymania młodych ludzi na terenie naszego miasta jest dla mnie ogromnym priorytetem, jak myślę, dla wielu rodziców mieszkających w tym mieście, którzy chcieliby swoje dzieci zostawić przy sobie. Na te jednomandatowe okręgi wyborcze trochę czekaliśmy i trzeba przyznać, że na pewno nie jest Pani w naszym mieście jedyną kandydatką, która postanowiła kandydować, kandydatem, który postanowił kandydować z własnego komitetu wyborczego. Ja rozumiem, że Pani oczywiście ocenia to pozytywnie, ale nie wydaje się Pani, że nadal mało osób wykazuje takie zaangażowanie, właśnie chęć udziału w wyborach? Bardzo mało osób, raz chęć wzięcia udziału w wyborach czynnego, czyli pójścia do tej urny, zagłosowania na kandydata mniej lub bardziej znanego. Mało ludzi, mamy dużo ludzi narzekających, bo to jest łatwe. Natomiast mamy mało ludzi, którzy chcą działać. Jest kilka komitetów jednomandatowych na terenie naszego miasta i myślę, że różnorodność radnych w mieście, nie tylko radni, którzy są popierani przez czy duże ugrupowania, czy duże partie, ale właśnie ludzie, którzy no, są małymi jednostkami w porównaniu z wyżej wymienionymi, mogą wprowadzić bardzo dużo do miasta. Tym bardziej, że z tego, co zdążyłam się zorientować, ci ludzie to nie są osoby, które czekają, aż ktoś coś im poda. To są ludzie, którzy działają, którzy chcą coś osiągnąć. Osiągnęli już coś na własnej, prywatnej niwie, więc osiągnięcia na niwie takiej samorządowej myślę, że będą równie dobre. Tutaj rozumiem, że kandydując z własnego komitetu można mówić o tym, że będzie się takim przedstawicielem danej społeczności w Radzie Miasta. Nie będzie się głosować według tego partyjnego klucza, prawda? Tak, dokładnie i to jest ogromna przewaga. A z drugiej z kolei strony trzeba wziąć pod uwagę to, że no jednak w Radzie Miasta tworzą się pewne frakcje, pewne koalicje. Jak tutaj Pani widziałaby swoją rolę? Więc takim moim zamysłem na ewentualne moje działanie, jeżeli wyborcy zdecydują, że jestem osobą, która jest godna zaufania i dadzą mi ten mandat zaufania podczas wyborów, chciałabym przybliżyć się do moich wyborców, organizować takie kwartalne spotkania z wyborcami, z moją osobą, gdzie ludzie będą mówić, co im leży na sercu, jakie rozwiązania widzą. Ja będę mogła przekazać też to, co może miasto i na ile ja mogę w jakichś kwestiach pomóc, czy rozwiązywać jakieś problemy. Na pewno rozsądek i racjonalne działanie to jest podstawa do tego, żeby się odnaleźć, czy nawet w Radzie Miasta, gdzie będą duże ugrupowania, czy właśnie na takich spotkaniach z wyborcami, ponieważ podczas właśnie mojej pracy zawodowej, jak i mojej pasji, jaką jest turystyka, poznałam każdą grupę społeczną. W mniejszym lub większym stopniu miałam z tymi ludźmi do czynienia i wiem, co takim ludziom leży na sercu, co by chcieli zmienić. Na pewno też bliscy są mi przedsiębiorcy, ponieważ jestem osobą prowadzącą działalność gospodarczą, od wielu lat przynależę do
cechu ostrowieckiego. I to nie zawsze, nie czekamy na, my jako przedsiębiorcy czy malutcy prowadzący działalność gospodarczą, nie czekamy na podpowiedzi, my czekamy na to, żeby ktoś nam pomógł, żeby nam ktoś ułatwił kontakt z urzędnikiem, czy niejednokrotnie w kwestii dokumentacji podpowiedź urzędnika, który się zajmuje tylko i wyłącznie danym zagadnieniem, jest naprawdę ogromna niż takim przedsiębiorca, który będzie biegał, szukał swojej racji czy jakiejś wiedzy na ten temat. Myślę, że to też jest ogromny krok naprzód w ułatwieniu pracy i prowadzenia działalności gospodarczej, a jednak no, sam kryzys, który mieliśmy nie tak dawno, który się jeszcze nie skończył, dowiódł, że dzięki tym małym przedsiębiorcom, malutkim i troszeczkę większym, no nie popadliśmy w tak ogromny kryzys, jaki dopadł Europę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jednomandatowe okręgi wyborcze dają szansę tak naprawdę nam wszystkim, aby aktywnie działać na rzecz miasta. To był komentarz dnia, komentowała dla Państwa Monika Grabowska.